pewnym placu, gdzie dziś słońce świeci. Jest nowy plac nauki, w nim pełno dzieci. Nazywam się Albert Einstein i będę waszym przewodnikiem. Na trasie naszej wędrówki będziecie mieli okazję poznać moich kolegów po fachu, którzy w dużym stopniu przyczynili się do rozwoju nauki. Isaac Newton. Przyjrzyjcie się nieruchomej tarczy. Co widzimy? Barwy podstawowe. Za chwilę zaczniemy obracać tarczami za pomocą korby. Jaki teraz dostrzegacie kolor? James Blaine. Wiatr jest jedynym źródłem energii, który nie może się wyczerpać. Wiatrak, gdy będzie w ruchu, zaobserwujemy zapalenie się lampek. Nikola Tesla. Jestem wynalazcą ponad 300 patentów, w tym elektrownie wodne. Siła przylewowa wody pomiędzy dwoma zbiornikami wprawia w ruch koło i dzięki temu produkowany jest prąd. Mikołaj Kopernik. To ja wstrzymałem słońce, a ruszyłem ziemię. Apoloniusz Spergé. Podzieliłem tarczę na 12 części, dzięki czemu mamy możliwość odczytu czasu z dokładnością do 1 godziny. Alexander Graham Bell. Pragnę zaprezentować wam urządzenie, które nazwano szepczącymi stożkami, w których wykorzystano moje odkrycie. Dźwięki, jakie wydajemy, tworzą fale dźwiękowe, które rozchodzą się w przestrzeni. Thank you. Fetnia pana, zwana inaczej siringą, to instrument muzyczny. Powietrze obecne w rurach pobudzone jest do drgań przez dźwięki dobiegające z otoczenia. Od szerokości rury zależy ilość drgających cząsteczek powietrza. Odkryjemy działania wszystkich urządzeń, dlatego zapraszamy do Półzdrowa i naukowej zabawy.